Na markę miasta, takiego jak Kraków, składa się bardzo wiele różnych elementów i nie są to tylko i wyłącznie takie rzeczy, które wymyślają ludzie specjalnie po to, żeby one reprezentowały markę miasta. To są na przykład symbole. Żeby markę miasta ocenić wielowymiarowo, a ona jest wielowymiarowa, to musimy sobie uświadomić, że takim samym symbolem Krakowa są, w pewnym sensie takim samym, podobnym, są gołębie, obwarzanek krakowski, wieże Kościoła Marieckiego, charakterystyczne budowle czy wydarzenia historyczne. To się wszystko razem łączy w markę miasta. I w tym całym sosie komunikacyjnym pływają również symbole zamierzone, zaplanowane, do których należą herb i logotyp. A właściwie nie tylko logotyp, tylko cały system tożsamości wizualnej miasta, który jest wymyślony, zrobiony przez specjalistów. I trzeba sobie uświadomić, że w 2018 roku, oceniając to, jak wygląda rynek marek miejskich w Europie i w Polsce, to marka miasta Kraków jest absolutnie jedną z najlepszych, z jakimi mamy w ogóle do czynienia. Dzięki kilkunastu latom teraz zmian, transformacji, ciężkiej pracy komunikacyjnej. Niebagatelną rolę w tym odgrywa oczywiście to, że miasto jest samo w sobie piękne i wartościowe, natomiast takich miast historycznych w Europie jest mnóstwo. Ale nie każdy z nich jest hitem turystycznym, nie każdy z nich odnosi wielowymiarowy sukces, a tak jest właśnie z naszym Krakowem. Poważnym elementem tego sukcesu i też jego źródłem jest wykorzystanie poprawne logotypu. Logo Krakowa aktualne jest po aktualizacji sprzed kilku lat, jest powszechnie uznane za profesjonalne, nagradzane w wielu konkursach. Ja nie mam jako specjalista z tej dziedziny żadnych wątpliwości, że to jest świetny znak, stonowany, nie za agresywny, bardzo dobrze powiązany z jakby charakterem, naturą miasta Krakowa. No i pamiętajmy oczywiście, że gdzieś obok logotypu wykorzystywany również jest herb, ale herb służy do kompletnie innych rzeczy, do kompletnie innych działań. Herb jest częścią historyczną wizerunku miasta. On się przydaje na różnego rodzaju poważnych tablicach, w Urzędzie Miasta, w budynkach historycznych. Herb pasuje do pieczęci i różnych dokumentów. Tam sygnuje miasto. Natomiast we wszystkich tych działaniach skierowanych do masowego odbiorcy, działaniach promocyjnych, reklamowych, materiałach reklamowych, czy też plakatach i różnych rodzajach informacji, które miasto generuje, niezbędne jest użycie logotypu i tam w ogóle herb nie powinien być używany.